Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Lubisz oglądać shoty z roleplay? To pamiętaj, że streamuję codziennie od poniedziałku do piątku na Facebooku. Ja tego nie zrobię. Nie, nie będziemy tego przeciągać. Mówiłeś z Mariną, jak to teraz będzie, jak Dzik odszedł. Jak ona się na to zapatruje, bo w sumie tak chujowo wyszło, że z nim żeśmy się obgadali jak nie wiadomo co, a z nią w ogóle. Tam to była wschodnia na dole, czy... Chyba na dole, wysłałem GPS-a, ale nie wydaje mi się, żeby stała na autostradzie. No. O, tam jest. Ja nie wiem kto przechodził, ale się pytać, czy mamy coś ty robić. Ty ciężarówką? Znalazłam po drodze, kazałeś szukać, to znalazłam, no. A, nie wiem, szukamy tego, konfujenta tego bankowego. Na modlicie na sklep. Dużo rzeczy do robienia, albo poszukajcie pola. Dobra, to schodzę na dół. No to teraz mi smutno. Okej. Nie przejmuj się wcale. Tego czekając dojedzie, że ci wytłumaczy. Szukamy tej takiej zielonej konwojentki, zielono-srebrnej. To wożą bankowy. Takiej! Tak, nam jest. Ale zanim do tego przejdziemy, to z panią mam do ciebie sprawę odnośnie tego całego zamieszania, które ostatnio było. Bo w sumie Dzikowi poświęciliśmy bardzo dużo czasu na rozmowy i tak głupio, żeśmy z tobą nie pogadali. Chodzi o rozwód? Przyszedł? Chodzi o tą całą waszą rozłąkę. Ja chciałam, żeby jak najmniej osób o tym kurna gadało. No, to jest ciężko, żeby nasza dwójka o tym nie widziała, nie? Znam. Oboje u nas pracujecie. No kurwa, to tu pająk jest gdzie? Proszę, gdzie się jedzie? Zawsze w cieniu. Nie widziałam cię. Nie, specjalnie ludzie wymówiłam, bo mi zaraz ściana by pytali. Dobra, tu stanę i później sprawdzimy te doki, nie? Bo ja myślę, że w dokach to jest duża szansa akurat na to, że coś będzie z tego. To naprawdę to wszędzie może być. Wiesz co, mnie to już kurwa... Kończy się cierpliwość powoli, no nie? Naprawdę się kończy cierpliwość, bo tyle co już jeździmy, ja wiem, no już dobre 40 minut. Godzinę, kurwa, mać. To mi szybciej zleciało. Pozwól ci broń. No właśnie tak patrzę. A, no bo policja wcześniej jeździ... Kurwa. Okej. No nieźle. Nie opitole. Wow. Dobra, opowiadaj. Co mam opowiadać? No wszystko, no. Powiem ci tak, Dzik nam opowiedział swoją perspektywę, ty nam opowiedz swoją, bo naprawdę chcę wiedzieć, jak to wygląda. Nie wiem, jak w ogóle zacząć. No co? Wróciłam z urlopu, no on do mnie napisał, musimy poważnie porozmawiać. No, nie? No to już spotkałam się z nim i on mi wtedy na tamie wyznał, że zdradzał mnie od marca, że mu się zdarzyło. Najpierw powiedział, że zdarzyło mu się raz. Potem mówił, że parę razy. Nie miałam ochoty z nim o tym rozmawiać. W gościu? Znowu się z nim spotkałam. Już? I zaczął mi wysyłać zdjęcia właśnie z tą dziewuchą, którą mnie zdradzi. Jak coś to jubilery zrobił. No i tam zaznaczył, że okay. Był kurde na jachcie, gdzieś tam pod bankiem, na banku, że on nie był wszędzie tam, z nią się bardzo dobrze bawił, no okej. Okay. Bo już byłam naprawdę zirytowana, nie powiem, fuczałam na niego, bo to jest no prawie 20 lat małżeństwa, tak, mamy dorosłego syna. A on mi mówi dopiero teraz, że mnie zdradzał od marca i on powiedział coś takiego, że na naszą rocznicę, czyli w lipcu, zerwał z nią kontakt, tak? No to prawie 6 miesięcy ciągłej zdrady, tak? Przez cały ten czas to on tak przytulał mnie, całował, mówił skarbie, kochanie, moja żona. Wyjaśnił mi, dlaczego dostawałam wszystko, co chciałam, a nawet dostawałam coś, czego nawet o co nie prosiłam, czyli jakieś auta, pieniądze, inne rzeczy. No dla mnie to jest coś niewybaczalnego. Ja mu to mówiłam od samego początku naszej znajomości, że jeśli kiedykolwiek mnie zdradzi, to jest z mojej strony już coś, czego ja nigdy nie wybaczę. Stanie. Tak? 20 lat temu byłam w stanie mu też powiedzieć, co? Że... Nie mogę gadać. Pieniądze na kokę, bo nie ma szafce, nie ma. Mów. Numer konta. 157. Pojebie? Że byłabym gotowa go nawet zabić za to, tak? Ale po 20 latach spędzonych razem. Jednak się bardzo do niego przywiązałam. No i w sumie ostatnio
jak pracowałam bodajże drugi raz na ochronie w galakcji, to on przyjechał, zaczął się obok mnie kręcić, on mnie w ogóle ciągnął SMS-ami, przepraszam, czy on chciał ze mną rozmawiać, ale no mówię, że ja potrzebuję czasu, tak? Potrzebuję czasu zrozumieć to, co się stało, dlaczego on to zrobił, ale to jest bardzo ciężki temat. On się tak kręcił obok mnie, ale w końcu powiedziałam, żeby poszedł, nie wiem, czy się pobawić, czy poszedł do pracy. Obraził się z tego powodu, pojechał do domu i potem mi SMS-em napisał, że papiery rozwodowe leżą w domu, gotowe do podpisania, zaznaczone, że z jego winy jest rozwód. No ja powiedziałam, że ja na razie nie chcę podejmować takiej decyzji, bo to jest serio ciężkie. No ale wczoraj w sumie, jak przyjechałam na Galaxy po wypłatę, to on się w ogóle do mnie słowem nie odezwał, w ogóle nie ten. Nie rozmawialiśmy na temat tego rozwodu, on się mnie tylko zapytał, czy podpiszę papiery, no to powiedziałam, że jednak je podpisałam, tak. Pienolina, chłop się puszcza jak latałeś. Ja tamtej pory w sumie z nim nie rozmawiałam na ten temat, w ogóle nie było rozmowy jakby na ten temat. Tak. Więc no, nie wiem co on teraz planuje, nawet jeśli on zostaje, to mi to serio nie będzie przeszkadzać. On może nawet pracować ze mną, nie wiem, myślę, że po tylu latach bycia razem, to nawet jako przyjaciele albo znajomi, w końcu rodzina to rodzina, tak? Więc no. Napisał mi tylko dzisiaj to było? Że odchodzi w sumie od pracowników. No ale wczoraj była przecież ta sama impreza pożegnalna, przecież byłaś. No ja nie wiedziałam, że to jest impreza pożegnalna, myślałam, że to wyszło w sumie randomowo, nie? Nie, no bo on mówił, że przy okazji tej imprezy się chce z nami wszystkim pożegnać i tam... No to też... Chcieliśmy za to mówił. I tak dalej, nie? No, ale też dużo osób mu tam mówiło, żeby nie odchodził i... No, w sumie nie wiem, jaka była decyzja jego do końca, oprócz... No, póki nie wstałam dzisiaj, nie przeczytałam jego SMS-u, że on odchodzi. Napisał, co prawda boli mnie to, że muszę odejść, no... Ja mu nic nie mówiłam takiego, że musi odchodzić, tak? Mi serio by to nie przeszkadzało, gdyby pracował. Coś mu odpisałaś? Nie odpisywałam nic. Nie przeszkadzałoby jej, ale nie napisałam. Wiadomka. Okej. A o co chodzi z tym tematem, bo on taki zarzucił, że ponoć nie możecie razem pracować, tak się gryziecie, że nawet nie możecie razem pojechać na akcję. Kiedy się niby gryziemy? No ogółem. No pewnie chodzi mu ten ostatni tydzień, kiedy powiedział, że mnie zdradził. No to nie powiem, no byłam troszkę ofensywna. Ale to znaczy? On był ofensywny względem mnie, tak? W sensie on był strasznie nachalny. Strasznie na siłę próbował wymusić wybaczenie z mojej strony. Więc jak jechałam z nim w jednym aucie, no to w pewnym momencie mi puściły nerwy i powiedziałam, nie, ja idę spać. I dojechaliśmy na bazę, żegnałam się i poszłam spać. No to było chyba jedno z bardziej moich po prostu agresywniejszych zdań. Okej. Okay. Strasznie duże zamieszanie to wszystko wywołało. I trochę się dziwię, że w ogóle z nami nie chciałaś na ten temat pogadać, a on tak otwarcie wszystko powiedział, żeby nie było problemu. Ja uważam, że to jest w sumie sprawa między mną a nim, tak? No tak, tylko że wiesz, pracujecie razem i jak wy się kłócicie, no to my widzimy, że wy się nie kłócicie i jak mamy was wysyłać gdzieś razem, to dobrze, żebyśmy wiedzieli, że takie rzeczy się dzieją, nie? No kłóciliśmy się przez ten ostatni tydzień, tak? No. No, a wcześniej było wszystko okej, póki no nie powiedział mi, że mnie zdradził. Frank, co o tym sądzisz? Ja mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. No. Podobno strzelałaś do niego. Że niby kiedy? I za co? I z jakiego powodu? Że niby kiedy? I za co? Na akcjach podobno go kilka razy postrzeliłaś. Pewno nie. Albo, no kurwa, co? Nie byłabym w stanie strzelić do nikogo z nas. Może przez przypadek z daleka, jakby ktoś mi się po prostu wyłonił z krzaka, może bym strzeliła, a dopiero potem się zorientowała, że to ktoś od nas. To bym serio powiedziała wtedy na radę, przepraszam. Okej. Spędziłam z nim 20 lat życia, nieważne jakby mnie irytował czasami. Sam nas słyszałeś, że potrafimy się pokłócić, a za chwilę się śmiejemy, no to naprawdę byłabym w stanie do niego strzelać. To jest kurwa rodzina. Nadal. Nawet po rozwodzie. Nie jestem kurwa człowiekiem, który teraz ma ochotę go zabić za to, że mnie zdradził. Tak jak mówiłam, paręnaście lat temu tak. Mogę przyznać, że byłabym w stanie to zrobić, ale teraz nie ma opcji. Nie podniosłabym na niego ręki. A na kogoś z rodziny byś podniosła rękę? Oczywiście, że nie. Przecież ja jestem w stanie zrzucać wszystko po prostu i lecieć nawet sama. Ile razy była taka sytuacja, że ktoś potrzebował pomocy, tylko narzucałam wszystko w pizdu i leciałam. Podnieś rację.
Podniosłaś rękę na starego. Nigdy nie będę w stanie ci tego wybaczyć. Ja tego nie zrobię. Nie, nie będziemy tego przeciągać. Zebranie na bazę. Okej. Zebranie na bazę. No, tak dla wyjaśnienia całego zamieszania tutaj. Myślę, że wiecie, że Ica od dłuższego czasu ona się już dziwnie zachowywała. I od momentu, kiedy podniosła rękę na starego, to już byliśmy na nią bardzo cięci. Ale no po tej akcji całej z Dzikiem to już mieliśmy jej dosyć. A tak pomijając kwestię IC, no to też bardzo, bardzo nam się nie spodobało to, w jaki sposób się wczoraj zachowywała poza grą, najeżdżając na Dzika i latając po streamach i wyzywając go, znaczy wyzywając, no w sumie opowiadając na jego temat różne dziwne tematy tylko po to, żeby go pogrążyć. Nie wiem zupełnie po co to było robione, ale było to robione na różnych strumykach. Było też dużo prywatnych wiadomości. Nie będę się wtajemniczał w sprawę, ale generalnie uważam, że się bardzo nie fair zachowała, dlatego sumując te wszystkie zachowania, podjęliśmy decyzję, że nie chcemy z taką osobą odgrywać roleplayu. To po pierwsze, a po drugie dużo wątków IC już było, które za tym i tak przemawiały, więc podjęliśmy taką decyzję wczoraj z Pękiem, czy wczoraj, w sumie dzisiaj rano, żeby trochę uporządkować tą sprawę, bo to tak wypływało od czasu do czasu, już sami wiecie, nie? Z Mariną. A to jakieś fochy rzucała, a to nie przychodziła do pracy, a to mówiła do innych gangów, że u nas to będzie rozpad raczej, a to biła mnie i C, bo jej się coś nie spodobało. Także no takie naprawdę duże wtopy miała i uznaliśmy, że to już za dużo dla nas po prostu. Za dużo i tyle. Wszyscy? Chyba to. Okej. I ważna sprawa do omówienia. Dobrze, żebyście nie przerywali, nie zadawali pytań, dopóki nie skończę. Jak pewnie zauważyliście i wiecie, wczoraj była taka nieplanowana impreza pożegnalna z Dzikiem. Dzik po tym, jak rozszedł się z Mariną, stwierdził, że on już nie będzie u nas pracował. Nie chce jej wchodzić w drogę. Ich całe rozstanie było z jego winy. Nie będę wchodził w szczegóły, ale w każdym razie on zawinił. I podjęli decyzję, że już nie chcą być razem. Dzik potem podjął decyzję, że nie chce pracować u nas, żeby Marina miała komfortowe warunki pracy i mogła na luzie przychodzić do roboty i nie musić na niego patrzeć. No więc po tej imprezie myśleliśmy, że to koniec tematu i że się sprawa jakoś w miarę ogarnie i wyjaśni. Ale dzisiaj dostaliśmy wiadomość od Mariny, że chciałaby z nami porozmawiać. Więc z Pająkiem pojechaliśmy zamienić z nią parę słów. Spodziewaliśmy się, że będzie temat Dzika i całego tego zamieszania. Myśleliśmy, że po prostu będzie chciała rzucić jakieś światło ze swojej perspektywy, jak to wygląda. Ale właściwie to spotkała się z nami tylko po to, żeby
zrobić nas posłańców w pewnym sensie. Prosiła, żebyśmy przekazali wam informację, że sama też odchodzi z rodziny i że biorąc pod uwagę to całe zamieszanie, nie czuje się komfortowo pracując z nami i nawet nie bardzo się czuła na siłach, żeby tu przychodzić z wami rozmawiać, dlaczego odchodzi i tak dalej, bo uważa, że cała ta sytuacja z Dzikiem tak bardzo jej napsuła opinię w grupie, że ona nie ma siły tutaj pracować po prostu. I nie wiem skąd wyciągnęła takie wnioski, ale stwierdziła, że ta rodzina to już nie jest miejsce dla niej. No więc w tym momencie możemy oficjalnie ją pożegnać, bo z tego co powiedziała, to raczej już nigdy jej nie zobaczymy. No i właściwie to tyle, co chciałem wam przekazać. Mam nadzieję, że jedno i drugie kiedyś się do nas odezwie. Już wrócą z tych swoich całych wyjazdów. A jeśli nie, no to będziemy ich dobrze wspominać. No, więc tyle. Jakieś pytania macie? Chyba nie. Chyba do wszystkich trochę zamrugało. Mam nadzieję, że nikt do nich nie będzie miał pretensji. My z pajankiem nie mamy. Jak chcieli być wolni, no to są. Gdyby ktoś sobie chciał dzisiaj zrobić wolne z tego powodu, no to rozumiem. Chociaż wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że jedno i drugie postanowiło nam trochę jakby zejść z drogi, to chyba powinniśmy pracować. Ale ja po rozmowie z jedną i z drugą stroną mam tak wiele szczegółów w głowie, o których obiecałem, że nie będę mówił, że muszę sobie dzisiaj wziąć wolne, bo miłe prosadzi. Myślę, że pająk pewnie też. Więc my się pojedziemy napić. A wy sobie działajcie. Bez problemu dacie radę. Z tą konwojątką to myślę, że tak okazjonalnie zróbcie. Jak się udają znaleźć, to podziałamy, jak nie, to nie. Myślę, że teraz priorytet to zrobić trochę towaru, przerobić te liście i posprzedawać i zarobić pieniążki, bo pewnie wam się przydadzą. Okej? Okay? Tak. Ja na razie robię sobie wolno. Porządku. Tak, chyba też. Tak samo.